Ho, 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 cześć, witajcie z tej strony Mafia Solec i już w takim dość świątecznym klimacie ja witam was w FIFA 16 i dzisiaj to taki nadzwyczajny odcinek, bo zrobimy sobie pack opening. Wchodzę w FIFA, patrzę, taka paczka jest, taka za 100 tysięcy, nie, musiałem uzbierać końsy i musiałem ją otworzyć, także zobaczymy co wyleci. Jak widzicie, to już takie wprowadzenie do świąt, już tak świątecznie naprawdę się czuję. Ta czapka, tu śnieg za mną gdzieś pada, jakaś muzyczka w tle leci. Nie wiem co się dzieje, naprawdę, mimo że za oknem mamy taką brzydką pogodę, ale nieważne. Ogólnie to nie wiem czy nie zaczniemy nagrywać sobie typu Ultimate'a. Ogólnie piąta liga przede mną. Składy już ogólnie mam troszkę fajne, że tak powiem, ale to wrócimy do nich potem. Miejmy nadzieję, że coś trafimy, bo tutaj chciałem już kupować takich piłkarzy, a następnie to po 70 kafli chodzą. Więc tak nie za bardzo, ale może trafimy kogoś w paczce. Nie zwlekając, przeglądaj paczki i jedziemy. Jedziemy, miejmy nadzieję. Są dwie dostępne, zobaczymy. Może jakoś z tej jeszcze uda mi się jedną, ale to zależy. No to co? Chyba największa paczka, jaką otwieram w FIFA. 24 rzadkich zawodników, nie? Ja nawet nie chcę widzieć tego, co tu zaraz może być. SPD, no nie wierzę. Luis Gustavo będzie najlepszym? O Boż. O Boż. Smiling i Gustavo tylko. A zanosiło się na tak zajebistą paczkę. Albio, no... Palacio, co on może być warty? Zostaw na licytację. Paczka jest warta może z 30 tysięcy, nie? O Boże. Jak można w chwilę utopić taką kasę? A chciałem już brać to za kolejną, nie? No, nie wiedziałem, że aż takie gówno może być. W niej. Ja pierdolę. Po prostu nie mam pytań. No niektórzy to idą od razu na Quixela. No ja kupowałem Luisa Gustavo. No, to co tam 2000. No mówię, paczka nie jest warta nawet te 25 tysięcy, tak? Powiem tylko tyle. Boże, ile Portugalczyków. No nic, no trudno. Otworzyłbym sobie, może otwórzmy sobie, podziel wszystkie karty, red, nie wyślij wszystko do klubu, ja sobie zaraz. Zaraz was posprzedaję. Ogólnie was to mogę wysłać na transferową. Jeśli na listę transferową, zaraz siebie wystawię. Może coś brązowej mi się trafi, że tak wam powiem. Bo ostatnio utopiłbym jeszcze 7 tysięcy, ale się boję, tak? Powiem wam, że się boję. Ogólnie to ostatnio tak się wziąłem za brązowe paczki, że no, jak widzicie, trochę kasy mi wpadło. Chociaż brązowej trafiamy jakiegoś srebrnego, tak? O, widzę, że to taka paczka na pocieszenie, ta paczka zejdzie za około... tutaj mamy 600 gdzieś. No, za około ponad 1000. Także no, jak widzicie, można się wybić, tylko trzeba poświęcić troszkę czasu. Na pewno. Coś dzisiaj z Portugalią widzę, że jest związany ten dzień. Jak sami widzicie, no tutaj mamy kolesia za 300. Stawmy go za 250, to by nam tylko zszedł. I zaraz wam pokażę, jakich zawodników mniej więcej mam fajnych na liście transferowej. To dobra, to sobie powystawiam za chwilę. No szkurde, no. A ja już mówię, będzie tak pięknie dzisiaj, nie? No ten odcinek, tak wiecie już. No i 100 tysięcy się utopiło. Wprawdzie już bym miał jednego jakiegoś dobrego zawodnika, tak? Mógłbym zbierać na Lewandowskiego. I bym miał dobry... Tercet coś z przodu, no ale trudno. A właśnie, miałem wam pokazać listę transferową. O, już jak nam widzicie, ktoś poszedł. Naprawdę dobry hiszpański obrońca nam się tutaj trafił za 850, ale niektórzy czasami schodzą mi po 2000, nie? Jakieś karty jak się trafią, jak widzicie, tacy po 600. Są też jakieś zwykłe, ale jest dużo takich właśnie, o, jak kondycja i wiele innych, na których naprawdę idzie się wybić, bo często trafimy jakieś dobre karty, jak widzicie, praktycznie większość, o, tu mamy tempo i tacy zawodnicy schodzą naprawdę. Dzisiaj trafiłem jakiegoś w ogóle 54, ale był z Manchester United, nie, statystyki żałosne. Poszedł mi w ciągu 15 minut chyba za 700, żałuję, że go za więcej nie wystawiłem, myślałem, że w ogóle nie zejdzie. Polacy też dość często schodzą, o, ta karta jest naprawdę wyjątkowa, no... Jedna chyba tam była i wystawiona była za 4000, także wziąłem za 2300. Mam nadzieję, że zejdzie.
No i pełno, pełno takich właśnie kart. Tutaj jeszcze sobie zaraz ich powstawiamy. Ogólnie pokażę wam teraz, jak mój skład wygląda. Troszkę się wziąłem za Ultimate'a. Tutaj jeszcze właśnie zbieram na Boatenga. Dlatego też zaraz tamte karty wszystkie sprzedam i prawdopodobnie pójdę właśnie po Boatenga i będę miał już dość dobrą obronę. Jak widzicie, Naldo z Boatengiem super się tutaj zgrają. Obrona nie do przejścia, że tak powiem. No na bramkarza Neuera na razie nie będę wydawał kasy jak lodu, bo jest warty około 120 chyba tysięcy. Na razie na Lewandowskiego też nie mam zamiaru wydać, bo no chyba, że już nie będę miał co robić z kasą, powiem tak. Na razie Liga 5, Aubameyang dopiero co wszedł do składu, więc nie wiem, Costa dopiero co wszedł do składu, też nie wiem, jak się spisze. Thiago Alcantara to trafiłem gdzieś w paczce, więc na razie tak został, nie wiem, czy nie wymienimy go na Getze, ale na razie nie. No i tutaj na zmianę jest Ramos, później w drugiej połowie Cicerito wchodzi, oni na razie mnie wyprowadzili do 5 ligi. Także no chłopacy naprawdę mają potencjał i są za śmieszne pieniądze. Piszczek również pojawił się dopiero co w składzie, więc jeszcze tym składem nie grałem, bo tak na 5 ligę już, bo ciężko mi było 6 przejść, więc już tak wiecie, musiałem się wziąć troszkę za skład, poświęciłem troszkę kasy, no i ogólnie miałem 3 składy, sprzedałem włoski, bo w ogóle mi nie szło i postanowiłem ulepszyć angielski, no i tutaj są killerzy, tak? Spróbowałem sobie Benteke z N na SPO, powiem wam, robi robotę, nie macie dobrego SPO w Minecraft Premier League, polecam Benteke jak najbardziej. Koleś robi robotę, naprawdę muszę dokupić mu kartę na SN chyba i później na SPO, bo na tej pozycji go zostawiam. Diouf. Dla mnie odkrycie FIFA. Ten koleś co robi, tempo, wykończenie akcji. No, nic lepszego nie można wymagać od piłkarza, za którego damy około 800 monet. No stary, troszkę większy wydatek, ale no tempo, strzały. Gigant, on po prostu, mam taką taktykę, że strzelamy bramkę, najczęściej ona jest do 10 minuty, włączam super defensywę i praktycznie ja tymi 3 piłkarzami potrafię całe boisko przejść, zrobić akcję lub nimi tylko 3, wiadomo, oni tylko się wiążą do ataku wtedy, cała drużyna zostaje na swojej połowie i tak mi się udało w ciągu, nie wiem, dnia przejść te ligi, chyba zaczynałem od 9 nawet, bo za dużo nie grałem wcześniej w Ultimate'a. Ogólnie tutaj na razie nie mam zamiaru nic zmieniać w tym składzie, bo jest dość dobry, no i jedynie co mogą się pojawić to tacy piłkarze, ale którzy już kosztują naprawdę około 30, 40, 50 tysięcy monet, więc to trochę już większy wydatek, na razie nie ma aż tyle kasy na nich, ale tym składem naprawdę już idzie zajść bardzo daleko, no Valdes, nie wiem, czapki z głów naprawdę w tym momencie mogę ją teraz zdjąć, to co robi ten piłkarz, to tempo, ta szybkość to na pewno pozwala mu, o, widzicie? Aż te włoski mi do góry stanęły. Pozwala mu na pewno być tak dobrym i no pokazuje się naprawdę genialnie. Momentami to ja nie wiem, jak on to wybronił. Także ten skład jest warty, musiałbym podliczyć, ale myślę, że w 25 tysiącach się zmieszczę, z czego za samego Staridża dałem aż chyba 12. Ale nie jestem pewny. Nie pokażę mi. No, nie będę nic tu robił, szybkiej sprzedaży, nic mu nie dam. No, także ten skład, no, jak mogę dać w skali, to na pewno 9,5 na 10. Bo jeszcze ta obrona nie często jest taka, jaką bym chciał. Za to w niemieckim mam nadzieję, że teraz wszystko się zgra. Na razie z tego, co chciałem kupić sobie lewego. Lewego obrońcę, czyli Alabę. Jest to wydatek, nie wiem czym, ale 120 tysięcy, fakt, że chłopak ma naprawdę styki niemożliwe. Ale no nie stać mnie, jak na razie. No, przed chwilą było mnie stać, ale teraz już nie. Także no co, ja tutaj jeszcze może sobie dorzucę. A kupię może mnie w końcu się na odcinku uda jakiś fajny też paczkę brązową trafić. Kupię sobie za 2 jeszcze te paczuszki. A dobra, nie szalejmy. Nie szalejmy, bo mam mało, a na Boatenga trzeba zebrać. Także za dużo nie mogę. No i teraz znowu trzeba będzie pooszczędzać trochę kasy. Oj. O właśnie o takie karty chodzi. Miejmy nadzieję, że najlepiej sprzedają się z Anglicy, Hiszpanie, no i Niemcy. To są 3 karty, za które nawet jak macie jakąś lichą, o jak widzieliście, tutaj już mamy dość dobrą kartę, mamy kondycję, 250, 2 kontrakty, ich zejdą po 150, sami widzicie, sama kasa.
Dobra, tu wysyłamy. Pyk. Pyk. Tamten Elo może mi się przydać, on nawet może zejdzie jeszcze za jakąś cenę, bo jak widzicie ma dość dobre tempo. Nie wiem z jakiej jest z ligi. Aha, fajnie. Dobra, to ja sobie wystawię go potem. No, reszta na szybką sprzedaż. A ja co? A ja dziękuję wam serdecznie za uwagę. Chociaż wy mi kochani zróbcie taki prezent na święta, już taki przedświąteczny, jakby to można było powiedzieć. I zostawcie łapkę w górę, subnijcie. I napiszcie komentarz, no bo jak widzicie paczka się nie sprawdziła i nie podarowała mi nic ciekawego. A ja wam dziękuję jeszcze raz serdecznie za uwagę. Do kolejnego odcineczka, trzymajcie się, cześć.